Koniec świata jest to temat, który od lat wzbudza ogrom emocji i niepewności. Jedni panicznie się go obawiają, inni wyczekują go z utęsknieniem, dopatrując się w nim szansy na spokój, a nawet na powstanie lepszego świata. Na przestrzeni lat powstało bardzo wiele przepowiedni zapowiadających koniec świata. Pytanie, kiedy one się wypełnią? Bez wątpienia aktualnie mamy co do tego niestety bardzo duże predyspozycje, przynajmniej patrząc na znaki końca opisane w różnych proroctwach. Jeszcze niedawno świat obawiał się fanatycznych religijnych wyznawców, którzy podstępem dostawali się do Europy i wywoływali tu sporo niepokoju i mroku. Nie można też nie wspomnieć o tajemniczym zaburzeniu ciała, które pewnego dnia zatrzymało cały świat na długi czas i właściwie nie wiadomo, czy nie stanie się to jeszcze raz. Nagły konflikt w Ukrainie, problemy z jedzeniem. Niedawno ONZ wydało oświadczenie, z którego wynika, że każdego dnia aż 811 milionów ludzi idzie spać będąc głodnymi. Winą tego są m.in. wydarzenia w Ukrainie, ale też ceny pożywienia, które właściwie z dnia na dzień rosną. Te ceny sprawiają, że coraz mniej żywności jest kupowana dla potrzebujących. Nic więc dziwnego, że wielu osobom kojarzy się to z biblijną przepowiednią, która opisuje czterech jeźdźców apokalipsy. Widziałem, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę i wyszedł jako zwycięzca, żeby zwyciężał. A gdy otworzył wtórą pieczęć, słyszałem wtóre zwierzę mówiące: chodź, a patrz, wyszedł drugi koń rydzy, a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi i żeby jedni drugim odbierali życia i dano mu miecz wielki. A gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: chodź, i widziałem, a oto koń wrony, a ten, co na nim siedział, miał szalę w ręce swojej. I słyszałem głos w pośrodku czworga zwierząt mówiący: miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie szkodź oliwie i winu. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: chodź, i widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, miał moc odbierania życia, a otchłań mu towarzyszyła. I dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby niszczyli mieczem i brakiem pożywienia, i morem, i przez zwierzęta ziemskie. Oto właśnie jest opis czterech jeźdźców apokalipsy, jednych z najbardziej tajemniczych biblijnych istot, które mają pojawić się na chwilę przed końcem świata i sprowadzić konflikty, tajemnicze zaburzenia niszczące ciało, odbierać pożywienie i wywoływać przedwczesny koniec ludzkiego życia. Wiele osób zauważa, że wszystkie te rzeczy naprawdę w naszych czasach zaczynają się wypełniać i to w bardzo podobnym czasie, jakby to wszystko się wypełniało. Kto wie, czy może nie dlatego prezydent Rosji tak bardzo interesował się tematem końca świata, bo wiedział, że będzie miał w nim jakiś większy udział. Niektórzy wręcz uważają, że prezydent Rosji jest samym antychrystem, ale jaka jest prawda, nie wiadomo. W każdym razie warto pamiętać o wydarzeniach z 2012 roku, kiedy prezydent Rosji wypowiedział się właśnie na temat końca naszego świata. Pamiętajmy, że ludzie bardzo wtedy żyli rzekomymi przepowiedniami Majów, które miały przepowiadać koniec świata na 21 grudnia 2012 roku. Warto jednak pamiętać, że Majowie wcale nie pisali, że tego dnia skończy się Ziemia. Po prostu traktowali to jako początek pewnego cyklu. Nawet potomkowie Majów, jeszcze przed 2012 rokiem, pisali, by nie traktować tych proroctw jako zapowiedzi końca, a raczej początku naprawdę zaskakujących czasów. No właśnie, i z pewnością w takich czasach właśnie przyszło nam żyć, ale wróćmy do prezydenta Rosji. Otóż w 2012 roku, podczas konferencji prasowej, dziennikarz zapytał prezydenta na temat rzekomego końca świata i czy nie obawia się, że właśnie 21 grudnia Ziemia przestanie istnieć. Właśnie chwilę potem prezydent z pełną powagą wygłosił, że on się nie obawia, bo dokładnie wie, kiedy nadejdzie koniec świata. Wtedy zainteresowany dziennikarz zapytał o datę i czas nadejścia tego wydarzenia. Dodatkowo warto wspomnieć, że prezydent Rosji wyznał nawet, co jego zdaniem sprowadzi koniec na naszą planetę. Prezydent Rosji wyznał, że wydarzenie związane z końcem świata nadejdzie nie w 2012 roku, ale trochę później, a dokładnie się to wszystko wydarzy za 4,5 miliarda lat, bo wtedy według naukowców Słońce utraci swe życie. Baba Wanga ujawnia, kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie.
Baba Wanga ujawnia, kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie.